dzisiejszym odcinku. Udało się. Teraz tylko wspiąć się na głowę. Przepraszam. To zajmie tylko chwilę. Halo, cześć, witajcie. Kolosuton z tej strony. Witam was serdecznie. A my kontynuujemy naszą grę Horizon Dawn Zero. Spokojnie. Miałem te próby porobić. Udało mi się zabić już dwójkę, ale ich trzeba cały czas przeganiać i zaganiać z miejsca na miejsce. Nie no dobra, ja za długo tutaj siedzę. To są jakieś zadania dodatkowe, których nie ogarnąłem. Ja już tą jedną próbę zrobiłem. Dobra. Teraz pytanie, którą to stronę? Tędy, dobra. No! Już mam dosyć tej próby. Udało mi się pokonać dwójkę z tych trzech i niestety rozwaliłem większość tych pułapek, które były mi potrzebne do wykonania tego zadania. O, szybki zapis, to coś dla nas. Dobra, ręczny zapis. I tu jest kupiec. Ale ja nie wiem, czy ten łuk nie jest lepszy od tego naszego. Jak sprawdzić, jaką my mamy broń? Nasza broń ma 25-30, a mogę zlecnąć 91, a mogę jakoś, a bo ja mam tej perki wrzucone, modyfikacje.
Użyj modyfikacji, dobra. Mój łuk ma 91, 253, 20. Czekaj, to ma 25 i 33. Ten ma 25 i 33. Ej, jeżeli chcę tutaj kupić broń... ten włócz... ten łuk byłby dużo lepszy. Ten ma 19, ale ten ma na przykład już... łuk... Karja. Potykacz Aproca. Mam ochotę sobie... To ma 650, to na to mi nie stać. Mam ochotę sobie coś kupić. Łuk myśliwski Karja. Kup. Jak go porównać do aktualnej mojej broni? Dobra. Jeżeli mamy tutaj te swoje rzeczy w ekwipunku, umiejętności, ekwipunek. Rozbierz wiele. Ja mam 154. Połowę. Dobra, broń. O, kosztuje 210. Łuk borowy Karja. F, aktywuj. No i teraz pytanie. Strzała rozrywająca. Okej. A to jest jakaś strzała? Cel... pakiet amunicji, celna strzała. No dobra. Teraz tylko te strzały trzeba robić, nie mogę w ogóle wytworzyć. Wytwarzanie dostępne, ulepszanie torby. Co? Wytwarzanie dostępne, ulepszanie torby? A, no to już. Patrzcie, troszeczkę się jeszcze tym udźwig. Nie masz wymaganych surowców. Okruchy metalu. Trzeba 5. 5 okruchów metalu. Da się zrobić. Bierzesz ekwipunek. Bierzesz sobie surowce. Pięć okruchów metalu, dajesz wytwarzanie, udźwig, to
Już. Dobra, mam teraz, mogę teraz tego wziąć więcej. Dobra. Kupiłem jakiś łuk. Jakiś fajny, ale... Nie mogę na razie strzał do nich robić. Nie, tego nie chcemy. Proszę nie wchodzić na konia. Co tu się dzieje? Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Varun mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Obóz bandytów. Możesz... Nie, dobra. Ja bym chciał sobie tutaj wczytać grę z resetu zapisu gry. A ja nie mogę tak sobie zapisać gry. Fokus odbiera jakiś sygnał. Może zdołam go przeskanować. Idziemy na miejsce masakry. Wioska Nora, na wyżynę. Co jest z tą strzałą nie tak, że ona nie wylatuje? Niech to! Nie mam... Dobra, nie wiem. Dlaczego to nie strzela? Kupiłem sobie łuk i... A, nie mam pojęcia. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Dobra.
Dzień dobry. Można? Mnóstwo maszyn. Wszystkie kontrolowane przez zabójców. Wysłali stado maszyn w dół zbocza. Nora zdołali zniszczyć skaziciela. Może dowódczyni coś zostawiła. Jakąś wskazówkę co do tego, dokąd poszła. Dużo skontrolowane walką. Najpierw zabójcy użyli go, by wysłać do walki inne maszyny. Pomów, ocalałem. Hej! Pomówmy! Polegli i ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie zdam. Varl powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, rządni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Rachel Doom, dzięki za followka. Thank you. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Varlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. Strzała rozrywająca, pakiet amunicji, celna strzała. Idź w ostatnie zadanie miejsce, bo by tu Sony. No dobra. Muszę to pozbierać, bo inaczej strzał nie będę miał. Dobra. Chyba wystarczy. A gdzie jest mój konik? Nie mówcie, że zarąbali... Zbiera jakiś sygnał. Może zdołam go przeskanować. Nieznany sygnał. Czy to żyraf? Rost mi o nich mówił. Czyżby stamtąd dochodził sygnał? Mamy tu jakieś kuniki do wzięcia? Świetlisko żuwaczy. Tutaj są kuniki. Może jest sposób, żeby je zdominować, ale gdzie go szukać? Thank you.
najsłabsze. Wszystko już? Pyk, pyk. Ej, proszę to mi dać. Mi jakoś się dobrze tego łuku tutaj strzela. Patrzcie, mamy zapis. W końcu. Myślę, że sygnał dochodzi z głowy tego żyrafa. Musi istnieć sposób dostania się na górę. Idzie na mnie. Czasami nie strzela. Wiem, czemu to nie strzela, bo za blisko wtedy stoję. Dać radę wskoczyć na żyrafa. O nogach?
Dobra. Jak to na to wskoczyć? Mowy nie ma, żebym zdołała pokonać tak wielką maszynę. Tu się te elementy powtarzają. Czy ktoś mądry mi powie, jak to zrobić? Muszę zbliżać się do źródła sygnału. Aha, czyli wszystko od nowa. Świetnie. Muszę znaleźć sposób dostania się na głowę żyrafa. Udało się. Teraz tylko wspiąć się na głowę. Przepraszam. To zajmie tylko chwilę. Czy... Teraz zapamiętuje wszystko, co zobaczy po drodze, po czym wysyła to innym maszynom. Okej. Idź na dół. Dobra, przyjęliśmy go. Metodą prób i błędów, ale się udało. To już jest nasz. Dobra. A tu mamy już 100 metrów. Poziom 9. 100 metrów mamy do tego. Cios z góry. Cichy zaskok. Eliminację małych maszyn, ludzi lub zadawać duże obrażenia większym wrogom. O, no to tak. Takie coś, co chcemy. Idź w ostatnie znane miejsce pobytu Sony. No dobra, idziemy, idziemy. Dobrze, przyda się.
Wszystko się przyda. To musi być wzniesienie, o którym mówił posłaniec Sony. Dobra, udało się. Nawet czy nie zatrzymała się tutaj? Gdzie mogła pójść? Ten stary łuk widział wiele bitew. Nie zostawiliby go tak po prostu. Musieli ponieść straty. Badaj okolice. Spiłowane okruchy metalu. Wojownicy musieli przygotowywać tu broń. Musieli tu chwilę odpoczywać. Nie mogło być im łatwo ruszyć tuż po wydostaniu się z zasadzki. Świeżo upolowane i oskurowane. Sona i jej wojownicy nie mogą być daleko. Tu coś jeszcze mamy? Tu coś jeszcze jest. Opatrunki. Ten posłaniec nie był jedynym rannym. Krwawy ślad. Powinnam to sprawdzić. Wykorzystam fokus. Dobra. Buty i krew. Najwyraźniej Sona poprowadziła ich na tamten grzbiet. Biegnijmy, biegnijmy. Szukajmy ludzi swoich. Tutaj chyba nie każdą tą maszyną muszę przecież walczyć. Góry. Martwy biłoząb. Może Sona go zabiła. Możliwe, że jest już blisko. Gdzie ten leży? Tam na górze? To jakie? To co ja teraz sobie najlepszego odwaliłem? A, tam. Biegnijmy. O nie! Namierza nas jakiś tygrysowaty.
Masz no szczęście, i... że tu byłam. No i zguba się znalazła. Jedna chwila i ten piłozomb rozerwałby cię na strzępy. Pół chwili i sama bym go zabiła. Ty jesteś dowódczyni Sona? Varl mnie tu przysłał. Czy utrzymał bramę? Był dzielny. Widziałam, jak powalił skażoną maszynę. Martwi się. Plemię potrzebuje siły, nie sentymentów. Wyśledziłam część zabójców z próby. Pałam rządzą zemsty. A ty? Nawet nie wiesz jak. Czas działać. Użycz mi swej siły. Za mną. Ohoho! Zabójcy są po drugiej stronie. Kopią w przeklętej ziemi. W tym miejscu spoczywa najcięższy grzech przedwiecznych. Przeklęci skaziciele. Znam je. Zabiłam jednego przy strażnicy matki. Zobaczymy. Będziesz miała okazję powtórzyć wyczyn. Tak jest, ale moi kochani, na pewno to będziemy mieli okazję to zrobić, ale w następnym odcinku, ponieważ mamy tutaj save'a. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się spodobało. To łapka w górę, subik i dzwonek powiadomień. Mile widziany. I zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. A z mojej strony to dzisiaj wszystko, więc dobrej nocy. Trzymajcie się. Bajo.